Przeglądając internet w poszukiwaniu jakiegoś ciekawego pomysłu na odcinek, natknąłem się na aukcję z bardzo tanią biżuterią, która wygląda jak milion dolarów, a kosztuje zaledwie kilkadziesiąt złotych. Więc zaczęło mnie to zastanawiać, kto coś takiego kupuje. U nas w Polsce nie ma mody noszenia takich łańcuchów na szyi. Nie, to w Stanach. Wielkich. Wszyscy muszą być obwieszeni tym, że aż garba dostają od noszenia takiej biżuterii. Ale żeby dostać garba od biżuterii, to trzeba wydać gdzieś dwie bańki dolarów, żeby mieć tych łańcuchów bardzo dużo. I ona musi być ciężka, nie podrabiana. Dokładnie. A ja, moi kochani, kupiłem... podrabianą. 4 kilo podrabianej biżuterii, wartej prawie 1000 zł. Więc sobie dzisiaj sprawdzimy, co tutaj jest. Uważaj, bo się urwie. Jednym palcem to podnoszę. No ale... o kurde, no! Jeżeli chcecie więcej odcinków, gdzie sprawdzamy dziwne rzeczy, zostawcie łapeczkę w górę i możecie w komentarzu napisać, co mamy dziwnego przetestować. Co kupić, żebyśmy sobie wspólnie sprawdzili. No to zaczynamy. Ty losuj pierwsza. Diamenty. Diamenty. Okej, okay, co to jest? Co ty wylosowałaś? Wylosowałaś, uwaga. Aha, to był dodatek jeszcze znalazłem. Okulary na trzy oczy? Okulary Tenshina z Dragon Ball. Okulary jednorożca? Tak. Zobacz. Prawdziwi raperzy są oryginalni, więc ty jesteś taka oryginalna, ale poczekaj, poczekaj, moja kochana, nie przyzwyczajaj się za mocno do tych okularów. Dlaczego? Umówmy się, że dodatkowo dzisiaj zagramy w pewną grę. Gramy w kamień, nożyce, papier o przedmiot, który wylosowaliśmy. Kto więcej zdobędzie różnych chainów, wygrywa i jest lepszym, tandetnym raperem. Co ty na to? Dobra. Dobra, kamień, nożyce, papier o okulary. Trzy po trzy! Trzy po trzy! Trzy po trzy! Kurde, dobra. Moje! No to teraz ja na przykład bym chciał wyciągnąć coś z stołu, na przykład, o! Co to jest? Kieta. Jakaś keta. Otwieramy. I o, wow! Kurde, jakie diamenty! Tu już nie ma żartów, spójrz na to. Diamondsy, no ci pasuje. Do tej bluzy nawet spoko, a czyli koszulki. Dobra, jest jakaś próba? Nie ma żadnej próby. Ale jest tutaj taki karabinczyk. Okej. Okay. Możesz próbować. Próba 100% nikiel. Nie wiem komu, po co taki łańcuch, ale myślę, że na jakiś taki festiwal, karnawał, gdzieś pójść, coś się przebrać, to i nie spoko. Boisz się, że ci zerwą i ukradną. No właśnie. Okej, okay, silne. Bardziej chodzi o to, że jest tanie i nie masz nic do stracenia. Silne, dobra. Gramy o to. Trzy po trzy. Ha! Ale będę raperem. Na to wygląda, dobra. Na razie mnie ogrywasz i to mocno. O! Zapięte. Ho! Co? Aha, czekaj, nie ta strona. A, zimne! No. No i co? Piękne. Dobra, co my tu mamy? Kolejny złoty chain. Wow, z napisem jakimś. Rich forever. Rich forever? Rich forever. I tutaj taki chain złoty, okej. Okay. Z diamentami wysadzany. Okej. Okay. Pana to. Trzeba przełożyć, czekaj. Rich gang. Rich gang, no, no, no. Jak była to piosenka? No, podobnie, podobnie. I na końcu było yeah, yeah. Okay. I się nie przyzwyczaję, bo to zaraz wyląduje tutaj. Tak wygląda Rich Gang. Nie ma żartu. Rich Forever. Rich Forever. Rich Forever Gang. Rich Forester chyba. Wiesz co jest w tym najgorsze? Że to się tak mocno wygina, dobra. Nie, wyjęłam się! O nie, już nie będę Rich Forever, trochę pękło. Naprostujemy. Nie wypadajcie diamenty! To się prawie połamało. Cringe Forever. Cringe Forever się połamał. Kamień, nożyce, papier o Cringe Forever. Trzy po trzy. Trzy po trzy. Kurde, będę Cringe'em Forever! Cringe Forever. Ja dziękuję, nie chciałem tego wygrać. W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy jesteście team srebro, czy team złoto. Ja bardziej gold. Czy team diamenty. Patrz, ledwo co wisi. Taki naprawdę, ubogi raper. Naprawdę Cringe Forever. Lecimy dalej. To teraz ja coś wyciągnę z daleka. I uwaga. O kurde, duża paka. Kubański łańcuch taki. To jest dla psa? Tak, to jest dla psa, no. To wygląda jak dla psa. I w ogóle te złoto... Ale żadnego psa by to nie utrzymało, i nie? I w ogóle te złoto jest plastikowe. W ogóle to złoto wygląda jak kaczka. Żółte takie mocno, co? Strasznie sztuczne. Uwaga, patrzcie na to. To trzeba jakoś rozciągać, to się tak... O! Takie zapięcie! A po co to rozpinasz, jak to możesz przez nogi nawet przyłożyć? Nie gadaj, dobra. Ale poczekaj, poczekaj, o to jeszcze nie graliśmy, jak ty już sobie przywłaszczasz. Spoko. Bo to jest plastik, nie? Okej. Dobra, strzela, strzela jak coś, ale potrafię naprawić, pękło.
Tak wygląda w środku złoto, widzowie. Ruda złota. Aha. Czarny plastik. To gramet, kamień, nożyce, papier. Już naprawiam ten złoty naszyjnik. Tam kawałek odstrzelił, ale to nie ważne. No, trzy, po, trzy. Kurde. Było blisko. Taki kubański łańcuch trafia do ciebie. Proszę. No to zaczyna się robić grubo. No, jest mocno. Zaraz będę garbata. Losuj garbata. O kurde, zestaw jakiś. Co kurde jest? Dobra, na początku to na później. Pierw to. Idziecie do jubilera, do Iceboxa, nie? To też dostajecie w takiej folii. W foliówce? Tak. Okej, okay, tutaj też jest jakieś... Nie, tu już jest bardziej zaawansowane zapięcie. Przewiksowane takie. Fajne. Tu już jest, troszeczkę to wygląda. Okay. Rzuciłaś okiem? Rzuciłam okiem. Trzecim. Masz takie zapięcie dziwne, że naciskasz tu. I nie działa. I nie działa! Bo to jest dla raperów z wysokim IQ. A, zobacz, taka blaszka wchodzi w to tu. I wtedy jeszcze zapinasz te, żeby ci nikt nie zerwał z szyi. Mm-hmm. Poczekaj, taka droga keta. Ho, ho, ho! Jaki zestaw! Jeszcze sikor. Do tego zestawu jeszcze jest sikor? Sikor na rękę, no o, name. Kurde, nic nie ma napisane, na przykład Patek Filip. No, jeszcze ale jest mocno wysadany. Bransoleta jeszcze jest. Nie, no taki zestaw ktoś zgarnie. Poleci każda kobieta. Tu mamy kozacki zestaw. Mocne kombo. Mocne kombo, ktoś to zgarnie, gramy. Trzy, po, trzy. Tak jest! Znowu za krótki łańcuszek. Nie no, pasuje do tego pasuje? Idealnie, no. Rolex. A za duży? Co ty gadasz? Na prawą jeszcze branza. Branza! Branza wjeżdża, zapnij branzę. No i dobra, ja się pytam. Czy jakbyście widzieli chłopa z takimi chainami i zegarkiem fitującym do wszystkiego, byście uwierzyli, że dał za to pół bani? Jasne. Dolarów? Normalnie od razu, nie? No. Czekaj, bo mi się... Zegarek mi zjechał. Niewyregulowany. Okej. Okay. Ej. Czy to pierścionek z diamondsem? Oby. Dolarsowy? Dolarsowy? Nie! Uuu. Ej, to jest fajne. Ice cream! Ice cream baby, srebro i taki lodzik na końcu. Fajne. Ej, ładnie to wygląda. To akurat jest spoko. Mi się wydaje, że te diamenty sztuczne na srebrze wyglądają lepiej niż na złocie. No to gramy o ice cream. Trzy po trzy. Ha! Kurde no, taki fajny. Proszę. No i gituwa. Losuj! O kurcze! Co to jest? Jeszcze nie rozpakowane. Uwaga! O ho, 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 ho. Tutaj jest dużo rzeczy. Ho, ho, ho. Znowu sikor. Znowu sikor, znowu kajdan. Ej! Ten to jest przegięty! Z Cartier! Mocne! Wow, jak owinięte! Ej, to się nie przyzwyczaję, bo ja drugiego Rolexa zakładam. Jak chciałbyś. Chyba Diego Maradona dwa Rolexy nosił. Ale nie na moją rękę. Albo nogę. Bardziej na nogę, no. A to jest znowu komplet. Znowu komplet, nie? Branza, chain. A to jest taki sam, jak ty masz, tylko złoty? Tak, ale inny zegarek. Tu masz... Ale inny zegarek. Ten jest kwadratowy, ten jest okrągły. No to walczymy. Mam nadzieję, że mi się uda zgarnąć. Ja zagram tą lewą ręką z Rolexem. Trzy, po, trzy. Najgorzej! I co? Dawaj. Kurde, ale masz ketę kozacką. Słuchaj. Za jednego wersa biorę takie... To takie czajny? No. Dawaj rękę. Ha, zimne. No złoto, złoto, złoto. No. Jest gitara. No to teraz ja. O. Dwa. Bo jedno małe w grafisie trafiłem. Okej. Okay. Co to jest? Wow, ty masz kozacki różowy? Jak różowy! Ale bajer, ten fajny. Nie no, ta keta mi się podoba. Po pierwsze jest turbo długa. Zobacz, fajnie. To wygląda spoko. Uważam, że spoko na jakiś festiwal. Na salony. Na salony? Okej. Okay. A do tego co mamy? Brązę. Diamentową bransoletkę. No, taka fancy mocno. No moją rękę chyba za krótka, ale to... na twoją się... Idealna. Nawet po mieści. No, nawet nie musimy grać. Ja go chcę. Trzy po trzy. Nie mam go, kurde! Ale mnie ogrywa dzisiaj. Opleć tę rękę diamentami. Ice'em, baby. Ice, baby. I taka różowa, piękna keta. Ale zazdroszczę normalnie. Faktycznie będziesz garbata dzisiaj. Zapięte. Dobra, podwajamy stawkę. Jedną rzecz ty wyciągasz, drugą ja i gramy o to. Ok.
Okej. A ja? O kurczę, ja też mam coś grubego. Królowa dolarsowa. No, mocny chain. O! Raz. Znowu różowy? Dwa. What? 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 Widzowie, what? Wow. Okej. Okay. Ten Mercedes. Ty Mercedes, ten ładny wzór jest. Wow, jak fajny. Dla Barbie. Fajny wzór, okej. Okay. Będzie pasował do mojego Bentley. No. Jest, jest szansa. What? Ten fajny. Okay. Ten też mocny. To jest moje, ja ci od razu tak, tak, tak. Ty tego nie udźwigniesz. To jest największa stawka w tym odcinku. Najśmieszniejsze jest to, że ta branza jest cięższa od tego. To jest metalowa, to plastik. Nieprawda, to jest czyste złoto, czysty gold. Okay. Wchodzimy all in. 3 po 3. Nie wierzę, no! Proszę. Miało być, słuchaj. Dolarsowa wygrywasz dzisiaj, nie? Dolarsowa królowa. Ja dziękuję, tyle chainów mi skroiła. Krystian czeka. Nie ma na co czekać, ty trzeba złoto ekspić. Teraz mogę iść grać w Minecraft. Okej. Okay. Trzecia branza. Okay, no i kto ma lepszą karierę? Raperową? No ty. Znowu stawka razy dwa. Losuj. Co ty masz takie ładne? Z różyczką. O, a ja mam ej, stars! Gwiazdy jakieś. Fajne. Bo jestem gwiazdą. To jest naprawdę spoko loto. Dobra, a tutaj? O, proszę bardzo. A to co? Zobacz, jaki srebrny krzyż. Srebrny krzyżyk z diamencikami. Wowi. Na takim srebrnym łańcuszku. Muszę coś zgarnąć, bo ze mnie słaby raper. Trzy, po. Nope. Jestem najgorszy muszę... raperem, moja kariera się skończyła. Muszę teraz dźwigać swój krzyż. Na to wygląda. To jest niesamowite, że tyle razy dostaję kamień, nożyce, papier. Ja kotem to jestem, ponoć. Ty jesteś, pamiętaj, cringe forever. Cringe forever, no chyba tak zostanie. Proszę. No jest mocno u ciebie. Zazdro. Stawka razy dwa, wybieraj. Różowe diamondsy. Ale ciężkie! Rekin! Tu jest chain Takashiego 6ix9ine. Ja już nie pamiętam, co ja zamawiałem. Myślisz, Szaku, że 6ix9ine też kupował? Na tym? No myślę, że tak. Na takich stronkach kurde. Chińskich. Kurde, baby shark, baby shark. Bardziej Kuba. Fajny. Ale jakie ma oczy głupie, ja dziękuję. Zepsolita trochę. Zęby ma spoko, ogon. Wygląda jak podrobianiec. Straszny. Walczymy o tego rekina, jest mój. Trzy, baby shark! Kurczę! Ale przypał. Korona. Możesz tak chodzić. No zostaw to na głowie, będzie chociaż śmiesznie. Bo póki co ze mnie jest śmiesznie, a tak mi to wyszło. Kolejna korona bransoleta. Dla królowej muszy oceanu. Widzicie, jak to jest z tymi kobietami? Za biorą mam wszystko. Mam dolarsy, mam starsy, mam morze i ocean. Sharksy. Dalej po dwie, albo po trzy. Po trzy. Raz. Dwa. Tu ty wziąłeś największe rzeczy. Trzy. Raz. Ja wybiorę tak. Dwa. Ja mam diamonda z Titanika. Mówiłam, że jestem królową musi oceanu. Słuchaj, dobra, po cztery. To i to. Więc moi kochani, jeżeli obejrzeliście film do tego momentu, zostawcie łapeczkę w górę i w komentarzu napiszcie Baby Shark JJ-ka to niezła raperka. O, JJ-ka to niezła raperka. To będzie lepsze. Dobra, otwieramy. Co ty masz? To jest diament, jak to się nazywało? Szmaragd oceanu? Serce oceanu? Titanika? Serce oceanu to jest! Dokładnie, niebieskie, fajne. Chyba 12 zł kosztowało jak coś. 12 wielorybów. Wielorybów, tak. To mamy taki zielony, ciemny, fajny. Jaki zwykły łańcuszek srebrny. To tak średnio. Do tego Chicago Bulls! Zobacz, co masz? Znowu kolejny, zegarek? Kolejny zestaw. Zobacz, Chicago Bulls. Chicago Bulls. O kurczę. Fajny byczek. Co z tego, jak i tak to przegram? Wow. Ciężki jest nawet. To też jakiś kubański, kurczę. Aha, jest pierwszy pierścień. Wow, właśnie wiedziałam, że czegoś mi brakuje. Pierścień. Okej. Okay. Ja mam bransoletę do kompletu. I kolejnego sikora. A ja taką małą tęczową bransoletkę. Na co to jest? Gdzie na rękę? Śmieszne. I trzeci taki sam. Wow. O, fajny. Ostatnia szansa, żeby się odkuć i zgarnąć serce oceanu. A ty...
nie możesz być taką królową piękną, jaką jesteś do końca odcinka. Co ona da? Na pewno da kamień. 3 po 3. Tak! Wiedziałem! Wiedziałem, że to zrobię w konia! Mamy to! Kolejny Rolex jest mój! Pięknie! Zostaw serce oceanu. Niech ono spoczywa na dnie oceanu. Ale ono samo do mnie idzie. Tak? Mam do sprzedania serce oceanu. Tanio? Tanio sprzedam. Pół bańki. Mogę ci sprzedać serce oceanu za ten chain na głowie. Nie, ja ci mogę sprzedać serce oceanu. Ty... tak! 2 roli. Szczekły byk. Złota keta. I co najważniejsze, serce oceanu. Tak jest. Come back! Wygrywasz dzisiejszy odcinek piona. Tak się prezentujemy. I podsumowując dzisiejszy odcinek, nie wydawajcie ani grosza na tanią biżuterię, bo jest brzydka, ale nie, dobra, poczekajcie, kłamie. 2 rzeczy mi się podobały. Ten różowy, bo był ładny, i ten krzyżyk srebrny, i ten lodzik, okej. Okay. To były łańcuszki, które warto kupić sobie na jakiś festiwal, ale ten plastikowy, który... nie idzie go urwać, raczej bym go nie kupował. Podsumowując dzisiejszy odcinek, JJK, no, jest lepszą raperką, ewidentnie. Po prostu noszę na sobie duży bagaż doświadczeń. No, ty jeszcze coś zarapuj. W sumie to już zarobiłem trochę, mam na sobie diamentowy choker. Ja patrzę na nią przez kartiery, działają bajery. To teraz ja, mam serce oceanu, w Minecrafcie znalazłem pod wodą. Nie. Braku rymu. Niemożliwe. Jak ty roperem zostałeś? Jeździłem rowerem. O, mi się zepsuło serce oceanu. No i widzisz, nie zasługiwałeś na nie. Na to wygląda. Trzymaj ta się. Elo. Yeah, let's see how you doing the pressure.